państwa. W związku z tym, że będę wyprowadzał się tutaj z Pieszyc, chciałbym odsprzedać technologię, nad którą siedziałem 8 lat, domów kopułowych, czy rotundowych dokładniej, no za niewielkie, właściwie po kosztach, bo przeprowadzam się do innego miasta i nie mam po pierwsze możliwości tam produkcji, po drugie, no już jak widzą Państwo, wiek robi swoje, nie ma już tej energii, nie ma no już tej ochoty, co kiedyś za młodu, powiedzmy ileś lat wcześniej, jak to zaczynałem. I no jestem w pewien sposób już zmuszony do odsprzedania tej technologii, którą no, opatentowałem, zrobiłem całe zaplecze produkcyjne, wszystkie maszyny do produkcji posiadam. Zrobiłem nawet dosyć sporo elementów, praktycznie samych elementów na jeden jeszcze dom został mi prawie już tam koło 100 taków brakuje, żeby mieć, postawić sobie taki domek z tego co mam na hali, plus kupę elementów dachowych na 3 czy 4 domy. Oczywiście są to elementy z perlito betonu i zaznaczam, że jest to materiał całkiem nowy, nieznany jeszcze, ale bardzo dobrze izolacyjny, także nie wymaga dom dodatkowych izolacji czy ocieplania styropianem, po prostu sam pustak gwarantuje taką przenikalność, która mieści się w normie polskiej. I jeszcze jest parę innych elementów, których też naprodukowałem na sam dach, ten półokrągły taki przykrywający, to są elementy też z perlito betonu. Taki dom pokazowy stoi w Żorach na pokazanie, dlatego no, tam go postawiłem, żeby ludzie mogli oglądać. No ale po tylu latach walki po urzędach i z dokumentacjami, no już przyszedł wiek, że muszę z tego zrezygnować i poszukuję osoby, która chętnie by się tym zajęła, szczególnie ci, co budują osiedla malutkie jakieś, którzy wiedzą o co chodzi, energetyczne. I chciałbym po prostu, żeby ta technologia była dalej podtrzymana przez jakąś młodą osobę operatywną czy jakąś grupę ludzi, którzy no, tworzą takie skupiska, gdzie chcieliby mieszkać w warunkach takich ekologicznych. No co jeszcze? Nie będę już mówił o walorach tego domu, bo niektórzy wiedzą, ale tu dokumentacja jest. Wszystko to jest, mówię, rysunki, wszystko są tak już zrobione zgodnie z wyliczeniami i tak dalej. I no, czekam na propozycje osób, które by się tym zajęły. Mówię, ja już w tej chwili nie chcę na tym nawet zarabiać, tylko chcę odebrać sobie koszty, jakie wsadziłem w to wszystko, robiąc te elementy na pokaz. Mam sprzętu, mam silosy i kupę materiału, perlitu Z2, przynajmniej kontenery. No, jest to kilkaset sztuk elementów. No, jeden element dachowy to kosztuje w tej chwili około 10 tysięcy, a ich mam no, w sumie 6 takich, a tych staków półokrągłych czy prostych, bo to też proste robiłem, to jest chyba ze 40, także osoba jedna nawet, jeżeli by chciała fizycznie sama to robić, no to jest w stanie wyprodukować pojedynkę około jednego domu takiego, jak tam Państwo zobaczą na tym. Oczywiście nie musi to być taki dom, jest to jedna z wielu wersji, no, kształty można nadawać dowolne, bo pustaki są tak skonstruowane, że są tak na wpusty robione i nie musi to być łuk, może być
jakieś eliptyczne kształty, czy nawet proste domy kwadratowe, no to już wyłącznie zależy od fantazji danej osoby, jaki ten dom chce po prostu postawić. Jest bardzo wiele możliwości przy właśnie takim rozwiązaniu wyprofilowanego pustaka. I powierzchnia takiego najmniejszego domku to jest 72 metry kwadratowe. Tylko że jest troszeczkę inaczej niż w prostokątnym, bo tu praktycznie dochodzą na łukach, jest inna, trochę inna powierzchnia niż w prostokątnych. No, drugi dom będzie miał około 100 metrów czy 105. No jeszcze można większe, ale to od wyobraźni danej osoby, która no, podjęłaby się takiej produkcji, zależy, czy architekta, który narysuje odpowiedni dom, jaki ktoś tam chce. W każdym razie koszty są zrobienia tego domu prawie o połowę tańsze niż tradycyjnych domów i tak samo szybko się, nawet szybciej się składa, bo tu wszystkie elementy muszą ze sobą być dopasowane i no, nie wymaga dodatkowej izolacji, co też koszty podnosi, czas pochłania i tak dalej. Składa się ten dom jak klocki Lego, za przeproszeniem, i przykrywa dachem taką konstrukcją, wygląda jak parasolka bez tej tkaniny i dopiero się wypełnia perlito betonem i izolacją. Także jest to bardzo prosta technologia. Nawet nie trzeba się wiele znać, bo ja też robiąc to nie bardzo wiedziałem z początku, jak to można robić, ale jak raz zobaczyłem, jak można układać te wszystkie elementy, to tak jakbyśmy składali klocki Lego. Także osoba, która no, w młodym wieku oczywiście jestem zainteresowany, no bo starsi to już raczej nie mają interesu pracować na stare lata, bo i tak to nie ma sensu już. Jak człowiek ma 70, to już mu niewiele też trzeba. Musi się oszczędzać bardziej energetycznie, ale młodzi mają tutaj rzecz, na której no, mogą raz, że zarobić nieźle, no i pokazać coś nowego. Także zapraszam chętnych pod numer telefonu albo na łańcuchżycia.eu, albo pod numer 661-129-374. To jest do mnie bezpośrednio, do mojej małżonki, 508-150-058. To jest kontakt, gdzie można się z nami skontaktować i ewentualnie przyjechać, zobaczyć, co mamy do przekazania. Oczywiście musiał też pokazać takiej osobie technologię, jak to robi, bo to jest bardzo ważne, jak się miesza te składniki. To jest kolejność bardzo ważna, też długo na tym siedziałem, ale masę próbek narobiłem, i no, ale doszedłem, jak to robić i żeby nie było problemu. Także zapraszam chętnych do współpracy, ewentualnie na maila do mnie nubile81@wp.pl. Można taki kontakt nawiązać. Także ślicznie dziękuję i do widzenia.